Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem znowu nad Zalewem Zemorzyckim. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie na moich poszukiwaniach. Pierwszy fant dzisiaj złotóweczka. Druga moneta dzisiaj wyszła złotóweczka. Trzecia monetka dzisiaj 20 groszy. I znalazłem kuzyna. 1 grosz. Rocznik 91. Teściu znów się ucieszy. Taki odważnik przelotowy znalazłem. O, na rybki w sam raz. I mam złotóweczkę. A tymczasem coś takiego wyszło. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś, nie wiem, kaczuszka? Ciekawe, co to było. Dobra, znalazłem teraz nakrętkę na klucz numer 13 i mam 50 groszy. 10 groszy teraz spadło. Taki wielki szlak. Zabieram go do śmietnika.
i mam teraz dwójeczkę i mam kolejną dwójeczkę i mam 10 groszy. Troszeczkę się chmurzy, jak widać. Patrzcie, chyba jak będzie jakaś pompa. Nie wiem, czy nie będę musiał się zrywać, ale póki co szukam dalej. I mam złotóweczkę. Mam jeszcze 10 groszy, ale chwila, moment i będę musiał się ewakuować. Jak widzicie, strasznie wieje, błyska i chyba za chwileczkę zacznie padać. I jeszcze złotóweczkę trafiłem. Dobra, kończę na dzisiaj, bo już zaczyna kapać. Więc zawijam w stronę parkingu, to niedaleko, jakieś 50-60 metrów. Kończy się plaża i do 100 metrów auto moje stoi, więc szybko będę się stąd ewakuował. Może jeszcze coś wynypię po drodze. Jestem już w domu, to są efekty mojego wypadu w teren. Zaczynamy od rzeczy takich najsłabszych, czyli zawleczki od piwa, jakiś szklak, pazłotka, trochę kapsli. Troszeczkę ołowiu, czyli odważnik. Tutaj jakby coś takiego było w kształcie głowy kaczuszki. Nie wiem, może to jest jakiś element wędkarski, a może nie. Materiał, tak mi się że wydaje, że to jest tylko z ołów. No i jakaś nakrętka. No i trochę drobnych. Taki to wypad. Ciekawych fantów za bardzo nie ma. Na dwa lody jest. I tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Szału nie było. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć.